Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Witamy w Rewolwerze. Dziś opowiemy o demokratycznej kulturze ruchu, jaką zaprezentowano podczas festiwalu Cyrkulacje. Będzie też o historii świętego, który posiadł trudną sztukę lewitacji oraz o scenicznym portrecie wybitnej rzeźbiarki Aliny Szapocznikow, przygotowanym przez Barbarę Wysocką. W ostatni kwietniowy weekend wrocławskie studio na Grobli stało się wieżą Babel najróżniejszych języków ciała. Odbywający się już po raz piąty festiwal Cyrkulacje to wielkie laboratorium ruchu, w którym drzwi otwarte są dla wszystkich. Nie ma tu podziału na amatorów i zawodowców, na starych i młodych, mniej i bardziej sprawnych. Pod czujnym okiem mistrzów każdy mógł posmakować wybranych technik ruchowych i spróbować opowiedzieć coś własnym ciałem. Idea festiwalu jest taka, że bez względu na płeć, na wiek, na doświadczenie staraliśmy się dobrać taki program, żeby każdy człowiek mógł się odnaleźć. Przede wszystkim zależy nam na spotkaniu człowiek-człowiek przez ruch szeroko pojęty, nazywany tańcem. Ten rok nam też pokazuje, że przede wszystkim jakby ten wiek nam się jeszcze bardziej rozszerzył. Od 10-latka do 60-latka. Chcę wydać przede wszystkim szeroki wybór możliwości. To znaczy, żeby każdy mógł sprawdzić, co dla niego jest najlepsze i podążyć ścieżką, którą podpowiada mu jego intuicja, jego fizyczność, jego potrzeby na tą chwilę i moment życia. Lata 60 mówią nie, absolutnie, nie chcemy ciała skodyfikowanego, szukamy ciała codziennego, przełamania ciała i takie znalezienie ciała, które jest wspólne wszystkim. Nie produkujecie ruchu dla ruchu, nie musicie być atrakcyjne, nie musicie być zabawne, nie musicie być tańczące. Po prostu podziwiajcie przestrzeń jak dzieci. To, na czym mi zależało, to rzeczywiście zarysować, w jaki sposób choreografia od początku XX wieku do teraz, jakie ciała budowała. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak ciało autentyczne na scenie. W sytuacji scenicznej jest to zawsze ciało skodyfikowane. Tematem zajęć jest trening, który jest związany z praktyką Aikido, sztuki walki i z tym poszukiwaniem, jak on może być użyteczny dla ludzi sceny, dla aktorów, tancerzy, wszelakiej maści performerów. Masz kontakt ręki z przeszkodą, tak? Teraz twoja robota polega na tym, żeby więcej tego ciężaru na tej ręce oprzeć, żeby bardziej tej ręce zaufać, żeby stanowiła ona jedyny punkt kontaktu z przeszkodą. Zmianę rąk. Czym jest parkour? Nazywamy to sztuką przemieszczania się, ale również sztuką doskonalenia swojego ruchu, pracy nad detalami. Znam wiele osób, które widząc schody mówią, o Jezu, no ja widząc schody odwracam się tyłem, padam na tworak, a ja się po prostu na nie wspinam. To jest szukanie czegoś, co nas stwarza od środka. Poprzez sztuki walki, poprzez takie zdarzenia jak z parkourem, czyli praca w przestrzeni, techniki tańca, techniki improwizacji, techniki świadomości ciała. I rzeczywiście jest takie pytanie o źródła ruchu i o techniki źródłowe. Źródło ruchu jest w początku życia dla mnie. Jakby w początku stworzenia świata, w początku stworzenia człowieka i tam zaczyna się to pierwsze tchnienie, pierwszy puls, pierwsze bicie serca. Wszystko, co żyje, każda komórka w świecie jest przejawem, jest dla mnie tym źródłem. Teatr Wałbrzyski kontynuuje trudną i wyboistą podróż w głąb dekalogu. Tym razem to bardziej lot niż podróż, bo drugi odcinek cyklu inspirowanego serialem Krzysztofa Kieślowskiego nosi tytuł Volare. Inspiracją do spektaklu była historia świętego Józefa z Copertino, który zasłynął z powietrznych akrobacji. Ale spektakl podejmuje również refleksje na temat ewolucji. Rozważa perspektywy duchowe rodzaju ludzkiego oraz możliwości emancypacji szympansów. W preambule dekalogu Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Zawiera się temat tej opowieści i tego spektaklu. Przeczytałam kiedyś, że w czasie, kiedy żyliśmy jeszcze jako plemiona, każde plemię miało swojego szamana. Pomyślałem, że tego domu niewoli jest bardzo dużo. To znaczy, że w zasadzie całe życie jest, a na pewno już całe dorosłe życie jest wyzwalaniem się z jakiegoś domu niewoli. Ty zaraz dorosły będziesz, jakieś decyzje trzeba podjąć.
Co, do Niemiec pojedziesz przy Oplach robić, co? To jest bardzo osobisty spektakl. To jest o jego fascynacji świętymi. On opowiada o swojej podróży do Cupertino śladami lewitującego świętego Józefa. Pojawia się również moje alter ego w tym spektaklu, do jakiegoś stopnia. Jest jednym z bohaterów. Uwaga, chłopaki, lecę! Pierwsza część to jest taki esej na temat ewolucji, na temat tego, czy szympansy powinny mieć status ludzki. Druga część opierała się na improwizacjach i na budowaniu bardzo autorskich historii we współpracy z aktorami. Obcy jestem dla ciebie, tak? Że mieszkasz tutaj? Że wszystko masz pod nos poddane? Że gacie piorę, bo jaśnie pan rzuci po prostu do kosza i się wszystko wylewa na podłogę? Co? Kiedy mama przyjedzie? A gówno się to obchodzi. Te postacie najczęściej konstruują się z prywatnego życia aktorów, z ich snów, bo tutaj w tym przedstawieniu pojawiają się prawdziwe sny aktorów. Znaczna część prób polegała na dyskusjach, rozmowach, na konstruowaniu życiorysów naszych postaci. My improwizujemy, piszemy monologi wewnętrzne postaci, piszemy, czytamy to, co nasz bohater miał przeczytać, odwiedzamy miejsca, które miał odwiedzić i tak ten bohater powstaje jakby w nas. Zawsze, kiedy pojawia się we mnie wrażenie, że miejsce, do którego przybywam, jest jakoś przeraźliwie smutne, to wiem tyle, że to wyzwanie. Wszyscy ci bohaterowie przeżywają w tym spektaklu różne depresje, różne swoje, takie najbardziej przyziemne problemy, po to, żeby zapytać się, czy na moment mogą uzyskać taki moment doskonałości. Każdy z nas zmaga się z jakąś niemożnością, prawda? Z jakimś problemem, z jakąś zimą, z jakąś potworną pustynią. To doświadczenie pokonania siły grawitacji, które dla mnie jawi się jako jakaś przejmująca i fascynująca metafora tego, do czego dążymy w życiu, żeby polecieć. Ten spektakl jest lotem. Nie znajdujemy się na scenie, my lecimy. Spełniło się! Ja lecę! Inną opowieść o przekraczaniu siły grawitacji zaprezentowała Barbara Wysocka we Wrocławskim Teatrze Kameralnym. To rzecz o wybitnej rzeźbiarce Alinie Szapocznikow. Na jej biografii odcisnęły piętno Holokaust, nieuleczalna choroba oraz największe wyzwania, z jakimi mierzyła się sztuka XX wieku. Spektakl Szapocznikow Stan nieważkości, No Gravity, jest dziełem z pogranicza instalacji, dramatu i dokumentu. Dosyć długo szukałam takiej postaci, którą chciałabym się zająć dłużej, z którą chciałabym właśnie spędzić trochę czasu i badać jej życie. Ta biografia Aliny Szapocznikow mieści w sobie coś niesamowitego. To mogłaby być postać reprezentatywna dla XX wieku. To była polska Żydówka, która przeszła przez getta. Była w obozach koncentracyjnych, w związku z tym jej doświadczenie było naprawdę jakieś dojmujące. Ona przecież nie chciała o tym mówić, ona nie chciała mówić o swojej przeszłości, o czasie wojny, o czasie obozów. W każdym wywiadzie powtarzała, że nie chce o tym mówić. Czas wojny i obozów, ja nie opowiadam o tym publicznie, po prostu. To zbyt bolesne? To nie, jeżeli ja po prostu wstydzę się, że należę do tej samej rasy ludzkiej, co Niemcy, to... Nie usłyszałem, przepraszam, nie usłyszałem. Powiedziałam, że często wstydzę się, że należę do tej samej ludzkiej rasy, co ludzie, którzy wymyślili obozy. Dlatego nie opowiadam o tym publicznie, nie mówię o tym. Alina bardzo lubiła korzystać z życia, nie ukrywała tego. Poza tym była taką kwintesencją kobiecości. Bardzo radykalnie, czasami bezkompromisowo, wchodziła w związki partnerskie, w związki miłosne, zmieniała partnerów bardzo często. Nie przejmowała się tym, żyła pełnią życia, można powiedzieć. Ale jednocześnie jej ciało było martwe, dlatego że nie mogła urodzić. Myślę, że w twoich rzeźbach obecna jest w jakiś sposób wojna, obecne są nieszczęścia. Ale ja nie robię tego specjalnie, to jest nieświadome. To nie jest spektakl biograficzny, trudno powiedzieć, że to jest biografia, bo my nie opowiadamy ani całego jej życia, ani nie przedstawiamy wszystkich jej dzieł. Badam aktorsko tą postać Aliny Szapocznikow. Myślę, że nie mogę powiedzieć, że ją gram, ale właśnie, że to jest jakiegoś rodzaju badanie. Tak jakbyśmy przyglądali kilka zdjęć z albumu, czy kilka slajdów wybranych przypadkowo i próbowali je nawet nie zinterpretować, ale zobaczyć, co na nich widać. Jest to swego rodzaju odpowiedź Barbary Wysockiej, odpowiedź twórców tego performance.
performansu na te performanse plastyczno-rzeźbiarsko-fotograficzne, która w gruncie rzeczy uprawiała Szapocznikow. Na przykład ta tragedia Komarowa, która tutaj się też pojawia, na którą ona odpowiedziała rzeźbą o stanie nieważkości, a tutaj Barbara jakby włącza ten rodzaj doświadczenia w tę odpowiedź teatralną. Komarow wystartował więc 23 kwietnia o świcie 1967 roku. A potem? A potem? Potem nie otworzył się panel solarny. Usterki Komarow musiał usuwać ręcznie. My stawiamy takie pytanie, co ją zainteresowało w historii Komarowa, w tym locie w kosmos i nieudanym powrocie w tej historii. Czy zdawała sobie sprawę z tego, jak faktycznie to wyglądało? Zabiliście mnie, dranie, krzyczał tuż przed śmiercią. Te słowa wychwyciła stacja USA. Statek kosmiczny zbliżał się nieubłaganie do Ziemi. Wiadomo już było, że nie ma ratunku, a on wrzeszczał i wyzywał od najgorszych. Przywódców partyjnych, bo posłali go na pewną śmierć. Dobry jest ten tytuł, stan nieważkości, jakby doświadczenie tego życia, które nie miało się było spełnić. Bo w gruncie rzeczy wszystko było przeciwko niej. Pochodzenie, getta, obozy, a jednak miała w sobie na tyle siły, żeby tym wydarzeniom czy tej wielkiej historii się przeciwstawić, że odpowiedziała na nie sztuką. Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.